A co to za odcinek? To zabawki z Chińczyka. Po raz pierwszy na YouTubie chińska rodzinka LOL Surprise. Serię możecie znać od Agnieszki. Ona jest specjalistką takich pięknych, prawdziwych, oryginalnych rodzinek LOL Surprise. A ja takich chińskich podrób. A w dzisiejszym odcinku walczyć będą dwie rodziny. Walczyć o adopcję słodkiego zwierzaczka. Psiaczka albo kotka, nie wiem co tam będzie. I pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo inaczej będę świniaczkiem. A pytania adopcyjne zadam ja, Barbara Białek, znanej i lubianej firmy LBQ, LQL Surprise. Take me home. Zaczniemy sobie od tego pana. Możecie już go znać, ponieważ otwierałem go na poprzednich LOL Surprise z Chińczyka. Przedstawiam wam Mikołaja. O, siemanko wszystkim, siemanko! Mikołaj pochodzi z Wałbrzycha, a nazywa się tak, ponieważ jako dziecko zawsze nosił czapkę Mikołaja i teraz jak chodzi do roboty, również nosi czapkę Mikołaja. Czym się zajmujesz? Ja jestem kucharzem, dlatego to moja rodzina powinna zaadoptować to słodkie zwierzątko, bo będę mu gotował kiełbasę i kebab z ostrym sosem. Nie ja o tym będę decydował. A kto, a kto, a kto? Barbara Białek! Dziwnie ona wygląda! Ty wyglądasz niewiele mniej dziwnie, Mikołaj. Stój sobie tutaj kulturalnie. Zobaczmy teraz, kto jest twoim przeciwnikiem z rodziny niebieskich. Jakiego chłopaka tutaj... A kim będzie kryjący się w puszce konkurent, ojciec drużyny niebieskich? To goły, złotowłosy? Chodź do nas, przedstaw się nam, powiedz jak się nazywasz, golasie. Wydaje mi się, że czegoś mu brakuje, ale nie wiem czego. W środku jakieś tajemnicze kody, piramidy. Chińska podróba chyba. Dlaczego nie ma tutaj tego chłopaka, którego trafiłem? Czy oni wyjęli tę ulotkę ze śmietnika? No nic, trzeba ubrać tego gołego zada w jego piękną, brytyjską koszulkę. Czy on jest przybyszem z Wielkiej Brytanii? Zaraz wszystko nam opowie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Czy mógłbyś się przedstawić? Kto jesteś? Ty do mnie mówisz? Tak, tak, jesteś... tatą niebieskiej rodzinki. Chcielibyśmy zapytać się, kim jesteś? Coś powiesz o sobie? Yeah, of course. Ja przyjechał z Wielkiej Brytanii, jak widać tutaj na moja koszulka. Ja przyjechałem do Polska, ponieważ kocham ten kraj. Moja babcia była Polką. Przepraszam, to przez tą zmianę czasu się przewracam. Polki to najpiękniejsze kobiety. Chyba śliskie chodniki macie w tej Polsce. Dobra, muszę iść na chwilę odpocząć. Dobrze, idź odpoczywać, tylko powiedz jeszcze jak się nazywasz. Tak, zapomniał. Ja mam na imię Johnny i muszę znaleźć moją piękną polską żonę tutaj. To najwyższy czas na... Ej, gościu, gadki ci spadają. Wcale nic mi nie spada. No ja widzę, że coś ci tam spada, zaraz będzie widać. Pupsko. Nie, nie patrz, Paweł, nie patrzcie, proszę, zasłońcie oczy. Najpierw zobaczmy żonę dla Mikołaja. Znaczy tylko mi Johnny wydaje się jakiś podejrzany. Hunker door, baby. Umie mówić po angielsku. Może ona byłaby lepszą żoną dla Johnny'ego niż Mikołaja. No ale miłość nie wybiera. Jeśli wy uważacie, że powinno być odwrotnie, to piszcie w komentarzu. Pierwszy gadżet, butelka. Piękna, jak oryginalna. Kolejny surprise to chyba okulary. Na 99%. Co? Czy na tych okularach ktoś usiadł 10 razy? Potem usiadł jeszcze 10 razy? I potem jeszcze 10 razy? No zobaczcie, jak to wygląda, jak jakiś wąż, a nie okulary. Składam reklamację. Mam nadzieję, że żona Mikołaja nie musi nosić okularów, bo te pognieciony raczej jej wzroku nie poprawią. A jakie ładne ciuszki. Oj, ja cię nie mogę. Śliczne różowe buciki na obcasie. Z pomponem. Sukienka w kolorze zgniłej trawy. A może to jest firanka albo obrus? Nie, to chyba jest sukienka. Dobra, kochani, pora zobaczyć, jak wygląda żona Mikołaja. Ole, włosy ma piękne jak Martyna Zabawa. Mam włosy jak Martyna Zabawa, ponieważ również mam na imię Martyna. I bardzo kocham mojego męża Mikołaja. Buziaczki, Mikołaj, buziaczki! Co ty masz tutaj z tyłu? A to tylko guzik bezpieczeństwa. Mogę wcisnąć? Nie, broń Boże! A co by się wtedy stało?
To chyba guzik niebezpieczeństwa. Spokojnie, Paweł. Moja głowa potrafi odrosnąć tak jak ogon jaszczurki. Zademonstruję ci. Nie ma głowy. Co teraz? Paweł, spokojnie. Nie bój się, Martynie, nic nie jest. Wystarczy tylko wcisnąć guzik bezpieczeństwa. I moja piękna żonka znów jest w całości. Daj buziaka. Widzowie, jeśli chcecie patrzeć, jak się całujemy, musicie zostawić 20 000 łapek w górę! Kochanie, mogłabyś się ubrać? Widzowie patrzą. Oj, przepraszam bardzo. Ja nie mogę. Przepraszam was wszystkich za to, że musieliście patrzeć, jak się obściskuje Martyna z Mikołajem. Trochę nie wypada tak, wiecie. Miłość nie zna granic, Paweł! Widzę, że ty nie znasz majtek. Dopiero co wyszłam z kuli. Nie będę od razu prania robić. O, kochanie, ja mogę iść zrobić ci pranie. Właśnie idę prać swoje śmierdzące skarpety. Ani mi się wasz grzdylu. Okej, załóż mi okulary, Paweł, okulary. Nie wiem, czy będziesz coś przez nie widziała, ponieważ ktoś na nich 10 razy usiadł, wstał i usiadł jeszcze raz 10 razy. Wszystko jest okej, to teraz taka moda. Takie okulary, takie vintage, takie postarzane niby. Wygląda epicko. Czy ktoś mówił grzdyl? Czy ktoś mówił... witaj, ponętna niewiasto. Jak ci na imię? Ja jestem Martyna. Widzę, że też pijesz sojowe latte, tak jak ja. Może pójdziemy się przejść? Ty! Widzieliście? Próbował poderwać moją żonę. Chcesz oberwać tak jak chomik świr? Zaraz ty oberwiesz tak jak... Mikołaj, potrafisz karate? Oczywiście, Paweł, uczyłem się od chomika świra, ponieważ słyszałem, że grzdyl grasuje w okolicach Lone Surprise i robi bardzo złe rzeczy, Paweł. Tak, to prawda, chomik świr ma z nim nie lada przeboje. Dobra, Paweł, dobra, zobaczmy teraz żonkę Johniego. Pora otworzyć żonę Johna, która kosztowała aż 20 zł! Ale najpierw zerknijcie na tą bandę niedorobieńców. Oni wyglądają jak jakieś mutacje. Ja nie mogę, to bardziej przypomina parodię rodzinki Lone Surprise. Sam jesteś parodia! No właśnie, Paweł, czego się czepiasz? Odpakowywuj. A podczas odpakowywania tej pięknej kuli powiem wam, jak powinny nazywać się podróbki Lone Surprise. Nie Lone Surprise, tylko Lone Shice. Albo LOL, chiński toksyczny plastik. Ta kula prezentuje się z dzisiejszych najlepiej. Jest taka solidna. To twoja żona, Johnny, powiedz coś do niej. Oj, Martyna się przewróciła, biedna. Nic mi nie jest. Oj, ja nie mogę, patrzcie tutaj. Dostałem gratis, ekskluzywny, prawdziwy włos. Teraz naprawdę mogę mówić, że byłem w Chinach, bo nawet mam pamiątkę. Jeśli chcecie więcej chińskiego plastiku, zostawcie 30 000 łapek w górę i napiszcie, czy chcecie drugą rodzinkę z Chińczyka LOL Surprise, czy może zwykłe otwieranie chińskich podrób LOL Surprise. Wow! No nie mogę! Czy to zaręczynowy pierścionek dla Martyny zabawy? Myślicie, żeby się zgodziła? Nie mogę doczekać się, by zobaczyć żonę Johniego. Ciekawe, czy będzie ładniejsza od Martyny, czy nie. Ciuszki są równie dziwne, co Martyny. A czy żona Johniego będzie miała gacie? Ile razy mam ci powtarzać, że po prostu nie uprałam ich? I uwaga, jesteście gotowi zobaczyć żonę Johniego? Niesamowite to jest. To jest jakaś uboga wersja Lone Surprise Hair Girls z prawdziwymi włosami. Aha, to tamte włosy na kuli to nie były pracownika, tylko jej. No nie, a już myślałem, że mam prawdziwego grala z Chin i nie muszę już nigdy jechać tam na wycieczkę. Johnny, stała się bardzo zła rzecz. Zobacz, twojej żonie urwała się głowa. Co? Jak to się urwała głowa? Co? Sama się urwała? No nie, Johnny. Ja przypadkowo urwałem, jak ją czesałem. Zaraz ja ci urwę głowę. Już biegnij do syrenki Arielki Smoky i ją napraw. No dobra. Syrenka Arielka? To naprawdę ty? No a kto, Paweł, Duch Święty? Nie ma na świecie drugiej takiej pięknej pielęgniarki jak ja. Wybacz, nie poznałem cię bez makijażu. Paweł, czasem kiedy wzywają mnie obowiązki, nie ma czasu na robienie perfekcyjnego makijażu. Smoky eye! Dobra, powiedz mi szybko, gdzie jest pacjent? Gdzie jest pacjent? Bo się już zaczynam niecierpliwić. Pacjentka leży tam na dole i trzeba przyszyć jej głowę. Co? Przyszyć głowę? Do tego potrzebny jest
Bawulon w podwójnej dawce! Da się załatwić, Syrenko. Bierzmy się do roboty. Oczywiście, Paweł. Oczywiście. Proszę się nie bać i nie wiercić. Trzeba tylko narysować wesoły uśmiech. Ostrożnie. To bardzo precyzyjna robota. Cyk, cyk. A psa? Jak się pani czuje? Halo? Halo? Przepani! Chyba potrzeba większego kalibru. Podgrzejmy trochę atmosferę. To najnowszy miotacz płomieni 3000. Jedziemy z tym. Proszę patrzeć dokładnie w ten otwór i powiedzieć... Gotowi? Do startu? Start! Pachnie jak pierniczki! I teraz cyk! Halo? 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 Proszę pani, proszę wstać! Operacja się chyba udała! I proszę zasłonić tyłek, bo inaczej będzie lańsko! Lańsko płetwą po tyłku! To był piękny dzień! Uratowałam jakąś dziwną typiarę, a teraz idę przyszywać ręce do szpitala Fortnite! Trzymajcie się! I pamiętajcie, aby machać płetwą cały czas! Tak jak ja! Thank you, dziękuję Syrenko, Arielko, Snauki, oj! Za uratowanie mojej żony! Bardzo się bałem o jej życie, że Syrenka nie zdoła uratować głowy, ale na szczęście... ona umie wszystko. O, witam, witam wszystkich! Gdzie mój mąż? Gdzie jest Johnny? Moja miłość, miłość mojego życia! Johnny stoi tam, tam i pije orężadę. O, Johnny, niech na cię ucałuję! Johnny Fajtłapo, jak ty się ubrałeś? Tył naprzód, no, no ty totalnie nie masz mózgu, jak mnie nie ma w pobliżu. Widzicie? On nie ma totalnie mózgu, kiedy jestem w pobliżu. Kiedy mnie nie ma, też nie ma mózgu. Johnny, chodź, przebiorę cię jak bobasa. Od razu lepiej, zobaczcie, jak się teraz pięknie... Słuchaj, Johnnym zajmiesz się później, a teraz może się przedstawisz na przykład? A no tak, Johnny, idź! Idź tam z kolegami się pobaw, idź! Słuchajcie, ja mam na imię Margaret, na pewno znacie mój najlepszy hit. Ja jestem tą znaną i lubianą piosenkarką Margaret Thatcher, a to jest mój mąż, Fajtłapa Johnny. A gdzie nasze dziecko? Gdzie nasze dziecko? To ono tak bardzo chciało pieska, czy tam kotka, nieważne, co będzie, to będzie. Wasze dziecko jeszcze jest... w tym walcu niebieskim. Wypuść moje dziecko! Spokojnie, najpierw dziecko czerwonych. Jacyś jesteście dziwni, niebiescy podejrzani. Sam jesteś podejrzany, widzowie na pewno zagłosują na drużynę niebieskich. Niebieskim przysługuje piękny piesek, kotek, nieważne co tam jest. Dajcie znać w komentarzu, czy mam rozplątać włosy tej pięknej, znanej i lubianej laleczce Margaret. Jeśli większość z was w komentarzach będzie na tak, to jej rozplączę i wrzucę foto na społeczności, bo coś podejrzewam, że w środku ona jest łysa i będzie wyglądała turbo śmiesznie. Ty będziesz wyglądał turbo śmiesznie, jak z tobą skończę, typie! Wróćmy teraz do czerwonych. Oni naprawdę wydają się dużo normalniejsi. Otworzymy teraz ich dziecko. Ciekawe, kim będzie ich dziecko, ale na tym walcu są grafiki trochę takiego dziwnego chomika świra. Czy to oznacza, że może być w środku chomik świr? No zobaczcie, pełno tych chomików świrów. Pamiętajcie, że to wy decydujecie, która rodzina zasługuje na to, żeby zaadoptować psiaka, kociaka, czy co tam w środku jest. Super Bixie. Czy to jest super duże? Raczej super małe. Pod drugą warstwą już nie ma tylko chomików świrów, są też jakieś króliki, inne żółwie, psy, koty, świnki morskie, kebaby z ostrym sosem, z łagodnym, z każdym. Jakie dziecko ma drużyna czerwonych? Jakie dziecko to będzie? Jaka piękna! Oprócz tego, że jest uświniona klejem... Oj, mam nadzieję, że nie pokroję sobie palucha, jak coś to dwójcie po karetkę! Piękny niebieski kolor włosów! Czy ona na pewno jest z drużyny czerwonych? Ma czerwone oczy, jakby miała zapalenie spojówek. Tak, to na pewno to, prawda? Zbuntowana nastolatko? O, tak, mam zapalenie spojówek. Codziennie wieczorem mam zapalenie spojówek. Chyba jestem też uczulona na coś i to właśnie przez to... mam takie czerwone gały! Jaka śliczna kieca! Ona na pewno nie może być zbuntowaną nastolatką albo wampirem, prawda? Co? Ktoś powiedział wampirem? Nie, ja nie jestem wampirem w żadnym wypadku! Dobra, ubieraj mnie tą kiecę! Pomagasz rodzicom w domu, prawda? Tak. Tak, pomagam we wszystkim, prawda, rodzice? Chyba nie słyszeli, A, powiesz chociaż, jak się nazywasz? Tak, nazywam się Mandy! Zagraniczne imię, totalnie inny kolor oczu niż rodzice, fryzura podobna raczej do koloru drużyny niebieskich. Czy ona aby na pewno jest z drużyny czerwonych? Czy to jakiś podstęp?
Zobaczmy, dziecko. Niebieskiej rodzinki. Jaka czarna kapsuła. Co? Czarno-różowa? Ale ta lalka jakoś bardziej pasuje mi do rodziny czerwonych, no. Różowe włosy, tak jak mamusia. Zielone oczy, tak jak tatuś. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy ta laleczka powinna być do tej rodziny przypisana, czy do tej. Ja nie mogę ingerować, ja nie mogę nic zmieniać. Wy możecie zmienić jedynie bieg wydarzeń i uratować ją z tej bardzo dziwnej niebieskiej rodziny podejrzanych ludzi. Chyba zostałam źle przydzielona do kapsuły. Ale niestety, musisz iść pod opiekę tych podejrzanych rodziców. O matko jedyna, to ja chyba już wolę być wychowywana przez chomika świra. Jak masz na imię? Ja nazywam się Matylda i moim ulubionym zajęciem jest wyprowadzanie piesków ze schroniska. Dlatego chciałabym zaadoptować jednego pieska. No ja też bym wolał być wychowywany przez chomika świra, ale niestety dzisiaj musisz być u nich. O, córciu, córciu, tyle cię nie widziałam. W sumie to w ogóle cię nie widziałam. Kim ty jesteś, córciu? Chyba twoją córcią. Oh my god, I don't think so. Mamo, mamo, proszę, musisz być moją mamą. Tak wylosowali Chińczycy w kapsułach. Wiesz co, Johnny, w sumie możemy traktować ją jak naszą córkę. Zobacz tylko, jak sobie fajnie leży. Oh yeah, oh, of course, możemy ją zaakceptować jako nasz pupil. To znaczy naszą córkę. Same problemy z tymi chińskimi podróbami, ale czas zacząć adopcyjne pytania od Barbary Białek, LBQ, take me home. Każdy, kto pamięta firmę LBQ z poprzednich odcinków, pisze w komentarzu coś miłego na temat firmy LBQ. Totalny, totalny szmelc. Mega hiper badziew. Widać to po tym, że Barbara Białek ma zdziwioną minę. No to lecimy z tym. Ja nazywam się Barbara Białek i będę przeprowadzała wywiad adopcyjny. Czy wszyscy są gotowi? Yeah, of course. Tak, jesteśmy gotowi. Czerwoni również zgłaszają gotowość. Ten zwierzak będzie mój, wyssę z niego całą... To znaczy, będę go głaskać całym sercem. To było trochę dziwne, ale okej, zaczynamy. Rodzina czerwonych i niebieskich zmierzy się o adopcję niesamowitego zwierzęcia z firmy LQL Surprise Big C. Seria 38, niesamowite. Chińczycy wyprzedzili prawdziwe lole. Najpiękniejszy zwierzak na świecie, a przynajmniej tak mówił Lotka. A mógłbym w ogóle zapytać, co to będzie za zwierzę? No właśnie, chyba powinniśmy wiedzieć, co będziemy adoptować, prawda? Nieprawda! Bierzecie kota w worku, co tam w środku będzie, to będzie. Bierzecie czy nie? I tak, proszę się nie słuchać, Johnny tutaj gada jakieś farmazony. Oczywiście, że jesteśmy gotowi na pytania. No ja nie wiem, czy jest pani gotowa, mogła pani ubrać chociaż gacie. Proszę nie czepiać się szczegółów. Pytanie numer jeden. Jak nazwiecie to piękne zwierzątko LQL Surprise? Najpierw odpowiada rodzina czerwonych. Musimy się naradzić. Szybko, nie mam całego dnia, muszę jeszcze ugotować bigos. Tak, już prawie gotowi. Okej, mamy odpowiedź. No dawaj, knypku, dawaj. Nazwiemy go subskrypcja. Piękna odpowiedź, piękna. Drużynie niebieskich trudno będzie to przebić. Johnny, może masz jakiś ambitny pomysł? Of course. Nazwiemy go kebab. Ola Boga, drużyna niebieskich chyba pogięło doszczętnie. Co ci nie pasuje w imieniu kebab? To strasznie niehumanitarne. Przechodzimy do pytania numer dwa. Czy posprzątasz po swoim pupilu, jeśli zrobi kubkę? Na chodniku, na środku chodnika? Drużyna niebieskich? Nie, po co? Rozdepczę to butem, żeby nikt nie zobaczył. Johnny, co ty gadasz? Oczywiście, że posprzątamy. Kopniemy w krzaki. Nie, weźmiemy siatkę i wyrzucimy do śmietnika. Co ty za bzdury, córcia, opowiadasz? Kopniemy w krzaki, mamusia dobrze mówi. No właśnie, kopniemy w krzaki. Matko jedyna, drużyna niebieskich chyba jest nieodpowiedzialna, totalnie nieodpowiedzialna. A drużyna czerwonych? Tak jak powiedziała ich córeczka, weźmiemy siatkę, złapiemy kubkę i wyrzucimy do śmietnika. Prawda, rodzinka? Tak, mężu, jesteś najmądrzejszy na świecie. Nie, kopniemy w krzaki. Czy to na pewno wasze dziecko? No właśnie, nie jesteśmy pewni, chyba... Chyba pomylili ją na linii produkcyjnej. Widać. I teraz najważniejsze pytanie adopcyjne. Czym będziecie karmić swojego zwierzaka? Drużyna czerwonych pierwsza. Kupimy mu wyspecjalizowaną karmę w internecie, prawda, rodzinka? Tak, jesteś najmądrzejszy. Kupimy mu najlepszą karmę, jaka istnieje. Nie,
Będę dawała mu kartofle z obiadu. Co? Karmić? To zwierzęta trzeba karmić? Johnny, nie wygłupiaj się, bo nam nie dadzą tego futrzaka do adopcji, a nasza turcia bardzo chce futrzaka. Wcale nie, ja chcę tylko święty spokój. Cicho tam, zawsze marzyłam o piesku, ale ja chcę święty spokój. Powiedziałam cicho i marsz do kąta. Ale tutaj nie ma nigdzie kątów. No to stój tutaj i cicho bądź. Okej. Bardzo trudna decyzja, powiem szczerze, dlatego poczekam na opinię widzów. Drodzy widzowie kanału Paweł Malinowski, proszę napisać w komentarzu, która rodzina, niebieskich czy czerwonych, powinna dostać do adopcji to piękne, słodkie zwierzę. I pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo inaczej będę świniaczkiem. Właśnie tak jak powiedziała Barbara Białek, to wy decydujecie, która z rodziny otrzyma do adopcji to piękne, słodkie zwierzątko. I błagam, napiszcie mi, czy mogę wymienić te córki, bo mi się wydaje, że ktoś je pomylił. Ks, ks. Nie sycz na mnie! Nie syczę, tylko jestem wampirem, zaraz ci ugryzę. Cię w nogę cię ugryzę! Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to zwierzę LOL Surprise będzie lepiej wyglądało niż te obie rodzinki razem wzięte. Po prostu jakoś mam takie przeczucie, że ta kapsuła jest dużo, dużo lepsza. Może nawet oryginalna. Kryształowa torebka. Obrzydliwie śmierdzi, naprawdę szkoda, że nie możecie powąchać. Wewnątrz torebki jest prawdziwe chińskie powietrze. Ale mnie bardziej interesuje, co jest wewnątrz tej czarnej, dziwnej kuli. Albo od rury do toalety. Wow, wow! Jedyna figurka zapakowana w foliową, nieprzezroczystą torebkę. I zobaczcie, tutaj nawet na samym środku jest chomik świr! Widzę miskę z kurczakiem i czymś obrzydliwie zgniłym. Chomiki nie jedzą obrzydliwych, zgniłych rzeczy. Do tego mamy butelkę. Kolejna rzecz to okulary serduszkowe, niepołamane. Czy ktoś powiedział serduszkowe okulary niepołamane? Tak, ja mówiłem. Zobacz, jakie fajne. Potrzymaj mi te moje. Okej. Dziękuję, dziękuję, lecę. Co jest grane? Zabrała mi okulary dla zwierzaka. Jak wyglądam, Mikołaj? O, pięknie, pięknie, Martyna, daj buziaka. Nie będziecie się cmokać na moim filmie! Jak już wszyscy biorą sobie co chcą od tego zwierzaka, to ja biorę sobie... przepraszam, drugą butelkę Battle, Orange Battle. W środku jeszcze mam coś ala obroże, jakąś smycz albo chustę. I uwaga, zobaczmy. Jakiś dziwny ten piesek, taki podejrzany delikatnie mówiąc. Proszę zrobić miejsce, ja zaraz sytuację naprawię, tak? I uwaga, wystarczy zrobić cyk, cyk i pyk. Dzięki syrenko Arielko, od razu lepiej. Ale ja podejrzewam, że w środku tej torebki może kryje się coś jeszcze. Tak, chyba jest coś. Nie! Czy wy to widzicie? Czy to jest głowa kota, czy głowa laleczki LOL Surprise z uszami tylko? To zaszło za daleko. Nie zgadza się tutaj nic. Czy to jest laleczka z ciałem psa? Dlaczego ciało jest białe, a laleczka jest brązowa? Au, 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 to znaczy miau, miau. Weźcie mi coś, napiszcie w komentarzu, bo mi ręce opadły. Nie wiem, czy rodzinka LOL Surprise Chińczyka to dobry pomysł. O, słodki fafik. Kto zaadoptuje słodkiego fafika? Hał, 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 miau, miau, hał, hał. My chyba zrezygnujemy. Yeah, Margaret? Tak, tak, my odpuszczamy. Dlaczego chcecie od razu rezygnować? To, że ten piesek albo kotek wygląda trochę inaczej, nie oznacza, że nie można obdarzyć go miłością i kochającym domem. Miau, miau, kwik, kwik, chrum, chrum, hał, hał, hał. Słodki fafik, a co na to drużyna czerwonych? My kochamy to dziwne coś, co tutaj wyszło z tej dziwnej kuli LOL Surprise. Tak, obdarzymy miłością i szczęściem to piękne zwierzątko. Tak, tak, wyssę z niego całą krew. To znaczy, będę kochała całym serduszkiem. No nie wiem, widzowie, wy zdecydujcie. A tutaj macie następny film. A tutaj macie poprzedni film. A tutaj, gdzie jest moja płetwa, możecie zasubskrybować ten wspaniały kanał. Zróbcie to teraz, szybko, 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 szybko. Jeśli chcecie machać płetwą tak jak ja. No, we don't, nie chcemy.